Powiedz nam, słuchaj, o twojej nowej przygodzie polsatowej z programem. Tak, kochani, z tego miejsca chciałabym was wszystkich serdecznie zaprosić do oglądania programu Take Me Out, Umów się ze mną, już od 2 tygodni, środa, 25 Polsat. I wielka prośba do wszystkich, nie hejtujemy i patrzymy na ten program trochę z przymrużeniem oka, bo on nie jest naprawdę. On jest po to, żebyście fajnie spędzili czas, żebyście zobaczyli przekrój Polek, żebyście zobaczyły, jak wyglądamy my, 30-letnie piękne dziewczyny i fajni chłopcy. Program ma bardzo luźną formułę, był w 30 krajach, jesteśmy kolejnym 31 krajem, który kupił licencję. No i Polsat podjął to wyzwanie. Pierwsza edycja. Jest naprawdę śmiesznie. Ja już jestem po nagraniach. Mam nadzieję, że wszystkim wam się będzie podobało. Od 21 marca, od środy wchodzę. Cała na biało. No jak to było w ogóle? Jaka to jest dla ciebie przygoda? Bo to faktycznie jest troszkę taki, można powiedzieć, komediowy program. Powiem wam, że było ciężko, ale trafiłam na olbrzymich profesjonalistów. Polsat to już jest ta półka naprawdę najwyższa. Najlepsze make-upistki, najlepsi styliści, najlepsza oprawa muzyczna, reżyserzy, więc olbrzymia, wielka przygoda i mogę z tego miejsca dumnie powiedzieć, że czułam się tam wyśmienicie i jest to na pewno miejsce dla mnie, więc będę starała się rozwijać w temacie telewizyjnym. Czuję się bardzo dobrze przed kamerą i mam nadzieję, że spróbuję trochę tej pracy też od drugiej strony, bo trochę zajmuję się teraz też innymi rzeczami, trochę interesuje mnie montaż, trochę też piszę teksty, więc zobaczymy, jak to dalej wyjdzie, gdzie mi ta droga zaprowadzi. Ale byłaś tam uczestniczką, prawda? Czyli jakby liczyłaś się z tym, że możesz pójść na tą randkę. Tak, ja jestem zawsze gotowa na randkę. Wszyscy wiedzą, że jestem otwarta bardzo na nowe kontakty. Ta randka to jest taka randka, kochani, w cudzysłowie, to jest po prostu wypicie fajne z kimś kawy i spędzenie miło czasu, więc my tam naprawdę nie wychodzimy za mąż, więc naprawdę z przymrużeniem oka lajtowo w środę będę was sprawdzała, czy siedzicie na kanapach i czy oglądacie Polsat. Żółte słoneczko niech zagości na wiosnę w waszych sercach i na waszych kanapach. A jak ci kandydaci zareagowali, kiedy zobaczyli ciebie wśród tych dziewczyn? Powiem ci, że z perspektywy kandydatów, z którymi później rozmawiałam, tam jest takie szaleństwo, stoi nas 30, więc tak naprawdę bardzo ciężko jest też zebrać myśli i ogarnąć wszystkie wzrokiem. Ale więcej nie zdradzę, oglądajcie.